Są dni, że trzeba przyjść kilka razy do obory. Są dni, że nie trzeba przychodzić wcale. Według wielu hodowców najbardziej uciążliwym elementem pracy przy krowach mlecznych jest codzienny udój. Między innymi dlatego coraz większą popularność zyskują roboty udojowe, które tą pracę w dużym stopniu eliminują. Jesteśmy dzisiaj w województwie mazowieckim w miejscowości Węgrów, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pana Wojciecha Piotrowskiego, w którym pracują między innymi właśnie trzy roboty udojowe. Panie Wojciechu, chciałem zacząć tutaj tą rozmowę od samego gospodarstwa. Na jakim areale pan pracuje i jak duża jest ta hodowla, którą pan prowadzi? Dzień dobry, nazywam się Wojciech Piotrowski. Prowadzimy hodowlę bydła mlecznego. Mamy w tej chwili 190 krów dojnych, a ogólnie około 350 sztuk bydła z młodzieżą. Gospodarzymy na areale około 180 hektarów, z czego 80 hektarów jest własnych, a 100 hektarów jest dzierżawionych. Może tutaj nawiążę też do tego, że jesteśmy w miejscowości Węgrów, która jest miastem. Jak udaje się panu gospodarować na tak dużym areale przy takiej dużej hodowli w mieście? Staramy się jak najbardziej nie być uciążliwi dla miasta. No, nasze gospodarstwo zawsze było w tym miejscu, miasto się trochę rozrosło, my też chcieliśmy się rozrastać. Dlatego dużo wkładów wkładamy w to, żeby miasto nie odczuwało naszej obecności tutaj. Wiadomo, że się nie da tak tego zrobić, no bo są momenty, kiedy zaczynamy wolić tą gnojowicę dwa razy do roku, ale dużo zwracamy uwagi na to. Tak jak mówi pan o gnojowicy, może pokrótce zapytam właśnie o grunty orne. Jak tutaj się to rozgrywa? Jaka jest struktura zasiewów? Co pan uprawia? Gospodarujemy praktycznie od drugiej klasy do 6 Z. Główną naszą uprawą jest to, co jest nasadzone na bydło, czyli kukurydza, trawa. No i jeśli nam zbywa pola, to siejemy pszenżyto i pszenicę. Prawa bezorkowa, coś takiego tutaj u pana funkcjonuje? Staramy się już od jakiegoś czasu wprowadzać uprawę bezorkową. Myślę, że w tym roku 80% zasiewu będzie na uprawie bezorkowej. No dobrze, to teraz już może przejdę do tej hodowli. Znajdujemy się tutaj w nowym, nowo postawionym obiekcie. Kiedy on został wybudowany? No i w ogóle jakie są parametry tego budynku? Obiekt został oddany praktycznie dwa lata temu dokładnie do użytku. Jeśli chodzi o wymiary, to jest 35 na 60. To jest taki kombinowany budynek, więc ciężko też wymiar podać, bo częściowo stanowi to starsza obora, która została przerobiona i zaadaptowana. Ta adaptacja też polegała na tym, że na miejscu nowej obory były różne inne budynki inwestorskie, które zostały rozebrane i na to miejsce po prostu została budowana nowa obora. Czyli rozumiem, że pan przejął tutaj gospodarowanie po ojcu. Tak, nasze gospodarstwo jest typowo rodzinnym gospodarstwem. Hodowlą krów najpierw zajmował się dziadek, później przejął to tata z mamą. Jak ja dorosłem, to wybudowaliśmy następną oborę, a teraz to już jest druga obora w mojej karierze. Ja jak zaczynałem pracować w gospodarstwie w wieku tam 100 lat, to mieliśmy 15 krów. I od tamtej pory systematycznie zwiększaliśmy. W poprzedniej oborze mieliśmy 100 krów. Jeszcze chciałby pan powiększać to stado, czy teraz utrzymać na tym poziomie i powiększać tylko wydajności? Nie, myślę, że to gospodarstwo w takim wydaniu, jak teraz jest optymalne, jeśli chodzi o gospodarstwo rodzinne. I teraz pracujemy już tylko nad wydajnością, no bo myślę, że tutaj już jest gdzie pracować i jest na czym pracować. No dobrze, powiedział pan o tym, jak rozrosło się stado, ale też podniosła się tutaj technologia, z którą pan tutaj współpracuje i dzięki temu przecież pewnie może pan po prostu obsługiwać tak wielkie stado. No wszyscy, technologia się zmienia przez lata. Na przykład jeśli na poprzedniej hali udojowej mieliśmy wydajność w ręce 90 tysięcy, w tej chwili myślę, że spokojnie w tym roku do 12 dojdziemy, a myślę, że nie jest to ostatnie słowo, które mówimy. O wydajnościach chciałbym porozmawiać jeszcze trochę później, natomiast teraz nawiążę do tego, od czego rozpocząłem, czyli o robotach udojowych. Ile tych urządzeń tutaj pracuje? Kiedy je pan zainstalował i co pana skłoniło do pójścia w tym kierunku? Dwa roboty udojowe pracują już od 2 lat. Trzeci robot pracuje od 2 miesięcy. Praca przy dojeniu krów w hali udojowej nigdy mi się nie podobała. Zawsze tym się zajmowali moi rodzice. Ja bardziej zajmowałem się polem. I w pewnym momencie, jak przyszło, jakby wymiana pokoleń, no rodzice też zaczęli, wiadomo, swój wiek robi
swoje, jeśli przyszło do budowy nowego obiektu, stwierdziłem, że jeśli będziemy budowali, to tylko pod roboty. Budowa tak wielkiej obory z takim wyposażeniem pewnie pochłonęła duże środki. Cały obiekt zamknął się w granicach 7 milionów złotych. Powiedział pan, że nigdy nie lubił pan pracy na hali udojowej. Teraz z robotami wygląda to pewnie zupełnie inaczej. Ta strategia, jeśli chodzi o udój, musiała się zmienić diametralnie. Oczywiście to w ogóle jest odwrócenie całkowicie życia w gospodarstwie. Jest inaczej. Jest inaczej, jest łatwiej, bo nie trzeba przyjść na godzinę, można się spóźnić. Przede wszystkim moje narzędzie pracy jest w tej chwili telefon, w którym mam wszystkie informacje, które się dzieją na oborze. Są dni, że trzeba przyjść kilka razy do obory. Są dni, że nie trzeba przychodzić wcale, no ale z drugiej strony są tu cały czas moi pracownicy, którzy się kręcą. No bo niestety pracując na dużych wydajnościach, trzeba być w oborze. Ze względu na to, że wiadomo, są ruje krów, są porody, są wszystko, no i ale nigdy bym nie zmienił tej technologii na nic innego. Jak panu udało się przejść na ten system, jak pan to odczuł? I drugie pytanie, jak zareagowały na to zwierzęta? Czy one bez problemu przeszły na ten system? Ja myślę, tak powiem szczerze, że pierwszy miesiąc jest taki kluczowy. Człowiek musi się nauczyć nowej technologii, całkowicie nowej technologii innej. Z perspektywy czasu bardzo pozytywnie oceniam ten czas. A zwierzęta, słuchajcie, to jest coś takiego, że one potrzebują tygodnia. Był taki moment, że mieliśmy i roboty, i halę udojową. Krowy, które się doiły na robotach, z jakichś tam różnych przyczyn przechodziły na halę udojową na chwilę. No to stały cały czas przy górce z robotami i próbowały się dostać. Ile krów obsługuje jeden robot u pana? Jeden robot obsługuje w granicach 65 krów. To inaczej, to powiem tak, jak wstawiałem roboty, to mówiłem o, właśnie tak jak pan zadał pytanie, ile krów robot doi, to już teraz ja uważam, takie pytanie to jest niewłaściwe pytanie, bo tu trzeba mówić, ile robot jest w stanie wydać mleka. Bo czym większy, bardziej wydajne krowy, czym wydajność wzrasta na robotach, tym on może mniej wydoić. Wydoić mniej krów, a wydoić więcej mleka. Zaczynałem doić na tych dwóch robotach około 140 krów, w tej chwili doimy już tylko 125. Ile średnio razy dziennie podchodzą krowy do robota? W tej chwili 2,8 raza średnio na robota. A rekordzistki w ciągu dnia, jakie uzyskują wydajności i potem w ciągu laktacji? Rekordzistkę, którą mieliśmy już zakończoną laktację, w tamtym roku oddała 16,5 tysiąca litrów mleka, doiła się 8 razy dziennie, dawała dziennie 86 litrów. Powiedział pan o tym, że podskoczyła ta wydajność mniej więcej o 3 tysiące, teraz będzie to około 12 tysięcy. Jeszcze coś pan chciałby dokładać do tej wydajności? Tak. Jaka granica jest tu dla pana taka optymalna? Myślę, że spokojnie do tych 14 tysięcy można dojść. Optymalizując stado, bo stado też jeszcze nie jest idealne, cały czas pracujemy nad stadem. Przy doju na robotach są bardzo wiele aspektów jest ważnych. Czas oddawania mleka. Są krowy, które nie chcą przychodzić. To nie jest tak, że są idealne krowy wszystkie. Jest dużo, dużo, dużo rzeczy, kształt wymienia. Ja już te wszystkie rzeczy po prostu przez te 2 lata poznałem. I teraz wiem, w jakim kierunku hodowlanym trzeba podążać. Te technologie pozwalają na to, że łatwiej ma po pierwsze rolnik, ale też przede wszystkim lepsze warunki mają krowy, prawda? Przy technologii dojenia robotami krowy chodzą sobie, robią co chcą praktycznie i są bardzo spokojne. Tu nikt ich nie niepokoi, kiedy chcą to leżą, kiedy chcą to jedzą, przychodzą do dojenia, kiedy chcą. Powiedzieliśmy najwięcej tutaj o robotach udojowych, ale to nie są jedyne roboty, które pracują na obiekcie. Tak, mamy jeszcze 2 roboty, takie trochę mniej ważne, ale bardzo ważne, bo tak bym to określił. Robot, który sprząta ruszta, jest to bardzo ważna rzecz, zwłaszcza przy dobrym dobrostanie. A drugim robotem jest robot do podgarniania paszy, który wyeliminował też część pracy fizycznej. 2 lata minęły od wybudowania tego obiektu. Czy po tym czasie wyciągnął pan, nie wiem, jakieś wnioski i coś by pan tutaj zmienił, poprawił? Szczerze nie. Wszystko, myślę, że ta budowa była tak, jakby można być niekonwencjonalna, że wymagała od nas bardzo wiele, wiele myślenia na bieżąco i jestem zadowolony bardzo z tego, co wybudowałem. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie na temat samych robotów udojowych. Czy przez ten czas, przez te 2 lata zdarzały się jakieś problemy, z którym musiał się pan tutaj uporać? Oczywiście, że się zdarzały problemy, ale nigdy to nie był taki problem, żeby chociaż na chwilę zatrzymało się dojenie. Krowy utrzymywane są tutaj na rusztach, tak? Tak. Na rusztach, na legowiska są na materacach.
i ścielimy, raz w tygodniu ścielimy trociną. Z jakimi największymi problemami, jeśli chodzi o same krowy, się pan zmaga? Myślę, że największym wyzwaniem jest rozród przy dużych wydajnościach. Choroby racic, no nie chciałbym się jakby, żeby nie zapeszać, ale udało nam się to opanować przez odpowiednie żywienie i odpowiednią korekcję racic. Do tej pory robiliśmy korekcję racic dwa razy do roku, ale widzę, żeby to jeszcze było lepiej, to myślę, że to trzeba robić może nie trzy razy do roku, ale nie co 6 miesięcy, tylko co 5, co 4,5 miesiąca, wtedy jest idealnie. Ile osób tutaj musi pracować i ile osób pan zatrudnia? W tej chwili zatrudniamy 3 osoby zewnętrzne. Mam jednego pracownika ze wschodu, mam tutaj młodego stażystę, takiego zaprzyjaźnionej rodziny, który u nas pracuje teraz już na stałe, pracuję ja, syn. Żona zajmuje się obsługą gospodarstwa, jeśli chodzi o wszelką biurokrację. Do tej pory jeszcze nadal pomaga mój tata z mamą. Jakim wozem paszowym pan tutaj pracuje? W tej chwili pracujemy wozem Pekonem. Akurat jesteśmy szczęśliwymi nabywcami nowego wozu paszowego 24 metry. Gdzie odstawia pan mleko i jak to obecnie wygląda, jeśli chodzi o opłacalność? Od zawsze oddajemy mleko do firmy Hochland, odkąd tu w Węgrowie jest. Opłacalność jest, zawsze może być lepsza, ale w tej chwili jest nieźle. Jakie ceny mniej więcej są teraz tutaj na rynku w pana przypadku? W granicach 1,70 zł. To cena, która pana satysfakcjonuje, czy chciałby pan jeszcze uzyskiwać wyższy poziom? Jest to dobra cena, ale nie jest to idealna cena ze względu na co. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeśli firmy zewnętrzne, wszystkie, które nas otaczają i nam cokolwiek sprzedają, tylko przez chwilę zobaczą, że cena idzie do góry, to one też to sobie rekompensują. Na przykład w ciągu roku, jak tak popatrzeć, co się stało na rynku pasz, na rynku nawozów, na rynku wszystkiego, no to ten wzrost od wakacji o te 20-25 groszy został zrekompensowany przez firmy. Czyli ja oceniam, że staliśmy na bardzo podobnym poziomie opłacalności. No to przechodzę teraz do parku maszyn właśnie. Z jakich ciągników pan tutaj działa, współpracuje, z jakimi ciągnikami? My korzystamy z ciągników marki Fendt. Bardzo, bardzo przyjemne w pracy, zwłaszcza kiedy się pracuje po kilkanaście godzin dziennie, wtedy ta praca jest bardzo fajna. Ile takich ciągników tutaj u pana pracuje? Fendów mam 5. I praktycznie one obsługują. No, ciągników mam 8, ale to już tak te 3, które są, bo są, bo mamy i 30 typowo i pewnego Zetora, który tam raz na jakiś czas używany. Mam Maseja, który kiedyś, szczerze mówiąc, zbudował to gospodarstwo, jak żeśmy budowali w 1998 pierwszą borę, ale to są ciągniki już niszowe, które stoją, używane są do bardzo rzadkich prac. Ale ten Ursus u pana pozostanie? Ursus jest oczywiście, Ursus w moim wieku. Korzystał pan tutaj z jakichś dofinansowań unijnych, jeśli chodzi o budowę tego obiektu? Korzystamy z unijnej dotacji. Obora, jakby cały obiekt został wybudowany za kredyt, ale ostatni robot udojowy, który działa od 2 miesięcy, był kupiony za fundusze unijne. Wtedy akurat kupiliśmy kilka maszyn jeszcze dodatkowo. Z usług rolniczych również pan korzysta? Tak, tak, tak. Do takich prac jak koszenie kukurydzy i koszenie zboża. Powiedział pan tutaj, że na gospodarstwie pracuje również syn, czyli rozumiem, że następca już rośnie. Tak, syn skończył szkołę i już na stałe pracuje z nami w gospodarstwie. No, podoba mu się to. Może nie jest, wiadomo, jak to młody chłopak, ale widzę w nim bardzo duży potencjał. O robotach udojowych, które pracują w gospodarstwie pana Wojciecha Piotrowskiego, więcej powie nam pan Marcin Wasilewski z firmy Delaval. Panie Marcinie, od jak dawna w ogóle zamontowane są tutaj w gospodarstwie roboty? Ile ich tutaj pracuje? Pracują na tym gospodarstwie 3 roboty WMS V300. Zostały zamontowane w 2018 roku. Możemy się pochwalić, że jeden z tych robotów doi dziennie ponad 3 tony mleka do zbiornika, więc jest to naprawdę bardzo ładny rekord w Polsce. No dobrze, to teraz może od początku. Na czym polega praca tego mechanicznego dojarza? Jak to wygląda od podstaw? W tym przypadku tej obory mamy do czynienia z ruchem zoptymalizowanym. To oznacza, że mamy wstawione takie bramki selekcyjne, jak ta, która jest za mną. I one decydują o tym, które krowy zostaną dopuszczone do robota. Oznacza to, że system sprawdza pozwolenia na dój, które ustawia rolnik raz tylko w systemie i w zależności od tego, ile kilogramów mleka znajduje się w wymieniu albo jaki czas upłynął od ostatniego doju, system przyznaje pozwolenie na dój lub nie. Oznacza to, że kontakt z robotem mają tylko te krowy, które na to pozwolenie na dój otrzymały.
One podchodzą do robota, do poczekalni, wchodzą do robota i następuje szereg czynności. Pierwsza czynność to przygotowanie wymienia. Tutaj pomaga nam piąty kubek udojowy, który jest takim kubkiem przezroczystym. On spełnia szereg funkcji. Przede wszystkim kubek ten odpowiedzialny jest za umycie tego strzyka ciepłą wodą i z użyciem podciśnienia. Proces ten można porównać do takiej pracy małej zmywarki. Ten strzyk jest myty dookoła. Następnie jest przedzdajany i to mleko z przedzdoju, które teoretycznie jest dużo gorszej klasy, tam mogły się rozwinąć bakterie i patogeny, jest odprowadzane oddzielnym przewodem do zbiornika zrzutowego. W kolejnej fazie następuje osuszenie. Przygotowanie wszystkich czterech strzyków trwa około 1 minuty. Dzięki tej stymulacji wydziela się oczywiście oksytocyna, mleko nam spływa do zatoki mlecznej i przechodzimy do fazy doju właściwego. Faza doju właściwego, czyli nasze ramię z kamerą z 3D, taką Insight technologią, zakłada nam poszczególne kubki udojowe na cztery strzyki, no i rozpoczyna się dój. Ile krów może obsłużyć jedno urządzenie? To jest bardzo dobre pytanie. Wszystko zależy od tego, jak ile doi na dzień średnio chcielibyśmy uzyskać w gospodarstwie. Średnio hodowcy w Polsce mają około 65 do 70 krów. Wszystko zależy od strategii ruchu. Wcześniej zakończył Pan tłumaczenie nam tego, na czym polega praca robota, na tym, że zaczyna on dój, ale dój to nie jest jedyne zadanie, które wykonuje, prawda? On podaje również paszę treściwą. Tak, żywienie jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o pracę z robotami udojowymi. To wszystko balansujemy też energię i balansujemy te kilogramy na stole paszowym. No, chcemy zawsze sprawić, żeby krowy miały jakąś zachętę i przychodziły do robota. Robot wydaje dwie pasze treściwe i jedną paszę jeszcze płynną, czyli dla tej grupy wysokoprodukcyjnej albo powycieleniowej możemy dawać tutaj glikol czy glicerynę. No wszystko zależy oczywiście też od smakowitości, tak? No jeśli mielibyśmy przypadek w ruchu wolnym, no to ta smakowitość ma bardzo duże znaczenie, no kolosalne, bo musimy zachęcić te krowy, żeby one do tego robota przyszły. Szczególnie no, na końcówce laktacji, gdy ta ciśnienie w wymieniu jest dużo mniejsze, no i te krowy nam nie chcą tak dobrze chodzić. Może teraz trochę więcej o tym, z czego zbudowany jest robot, jak napędzane jest ramię i ile energii zużywa? Zacznijmy od samego ramienia z technologią Insight. Ramię jest napędzane hydraulicznie, to jest najbardziej efektywny napęd. Ramię robota potrafi podejść pod wymię krowy 27 cm, czyli od podłogi do końcówki strzyka może być minimum 27 cm i ten robot będzie w stanie założyć nam kubki udojowe i przygotować wymię do doju i założyć kubki udojowe. Jasne, no teraz może pytanie z trochę innej beczki. Co w ogóle musi robić rolnik? Jakie są jego zadania przy obsłudze tego urządzenia? Najważniejsze jest, żeby po pierwsze śledzić kolejkę udojową. Tak? Zawsze w każdej oborze będziemy mieli krowy, które są spóźnione. No więc to jest pierwsza rzecz. My to nazywamy takim dwuminutowym sprawdzeniem telewalu. Czyli patrzymy sobie na kolejkę udojową i patrzymy sobie na informacje o krowach podejrzanych lub chorych. A mówiliśmy tutaj robota ze strony hodowcy, to teraz może pytanie, jak to wygląda z Waszej strony jako firmy, jak często musi być to urządzenie serwisowane? Jeśli chodzi o sam serwis, co 4 miesiące robota serwisujemy. Jeśli chodzi o same części zamienne, to był jeden z takich kluczowych wskaźników wydajności, które sobie firma przyjęła, żeby z nowym modelem usprawnić proces serwisu, tak żeby on zajmował jak najmniej czasu.